Wczoraj z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy fakt. Wniosek o powołanie komisarza gminy trafił do wojewody, a za jego pośrednictwem także do premiera po aresztowaniu wójta Lipna i jego zastępcy. Obaj samorządowcy zostali zatrzymani na 2 miesiące. Zarzucono im m.in. korupcję. Wczoraj Poznański Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie obrońców i utrzymał areszty dla obu włodarzy. Niemal równolegle z tą decyzją gmina Lipna otrzymała wiadomość z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o konieczności ponownego złożenia wniosku o powołanie komisarza. Wcześniejszy, jak się okazało, miał braki. Przyszedł faks z biura prawnego pana wojewody z prośbą, aby ponownie wysłać wniosek o powołanie komisarza, co w tej chwili akurat czynimy, więc jeszcze dzisiaj ten wniosek ponownie zostanie wysłany i od razu przefaksowany również do prezesa Rady Ministrów. Od momentu zatrzymania wójta mijają dokładnie dzisiaj 3 tygodnie. Jak gmina funkcjonuje? No, pierwsze 2 tygodnie nie było problemu z funkcjonowaniem gminy. Wszelkie dokumenty trafiały do podpisu do pana wójta. Zresztą ta sprawa zrobiła się troszkę głośna od momentu, kiedy do wójta również trafiły zarządzenie o odwołaniu i powołaniu nowego wicewójta. Brak władzy w gminie oznacza realne problemy dla mieszkańców i wszystkich pracowników pozostających na samorządowym wikcie. Wstrzymano bowiem wszelkie płatności, w tym pensje. Część spraw, które mogą być załatwione przez samych pracowników, przyjmowanie różnych wniosków, jest to załatwione na bieżąco. Natomiast jeżeli w tej chwili chodzi o sprawy finansowe, przelewy, płatności, no to zostało zatrzymane. Tak jak mówiłem, w ostatni piątek pani skarbnik nie zdecydowała się, aby przesłać tego typu dokumenty, przekazać panu wójtowi do podpisania. No i stąd robi się tutaj troszkę kłopot, jeżeli chodzi o różnego rodzaju płatności. Aresztowani włodarze Lipna zostaną za kratami co najmniej do kwietnia. Później czeka ich najprawdopodobniej proces związany z tą sprawą. Wójt Mariusz H. jest też sądzony w innej sprawie. Dotyczy ona nielegalnej wycinki drzew, która gminę może kosztować nawet kilka milionów złotych. Na taką sumę leszczyńskie starostwo na razie jeszcze nieoficjalnie szacuje wysokość kary za usunięcie drzew w parku. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.